Podążaj za mną swoją wyobraźnią. Wyobraź sobie, że jesteś trenerem, przychodzi do ciebie sportowiec i mówi: trenerze, chcę zostać mistrzem olimpijskim. Mówisz: okej, zabierajmy się więc do dzieła, potrzebujesz takiego treningu, potrzebujesz iść w ten sposób, tak żyć, tyle wypoczywać, tyle trenować, to jeść, takie suplementy i tak dalej. A ta osoba ci odpowiada na to: no okej, ale nie mam na to czasu. Brzmi nielogicznie, a jednak bardzo często się z tym spotykam i być może też jesteś taką osobą, która nie ma czasu. Zdarza się, że organizuję na przykład bezpłatne szkolenia, gdzie pokazuję ludziom, jak pracować ze swoją głową, ze swoim mentalem. Mówię, musisz robić to, tamto, są takie, a takie techniki i mogę cię tego nauczyć, jeżeli wejdziesz w to głębiej. I na to często słyszę: no dobra, Paweł, ale ja nie mam czasu. Skoro nie masz czasu, to jak chcesz mieć efekt? Jeżeli jesteś dokładnie taką osobą, to mam odrobinę czasu, żeby opowiedzieć ci o tym, jak to wszystko działa i jak to zmienić. Jesteśmy właśnie w pięknej Portugalii, w Monte Gordo i mam chwilę przerwy pomiędzy treningami zawodnicze, którymi się opiekuję. Dlatego zapraszam cię w tą piękną podróż. Zaraz ci powiem, jak działa czas, jego brak i co z tym przede wszystkim zrobić, jak to robią olimpijczycy. Sport lubi bardzo proste i metodyczne podejście. W sporcie wygląda to w ten sposób. Jesteś w punkcie A, chcesz dojść do punktu B. Między punktem A a punktem B jest pewna droga, którą trzeba przejść. I musimy się teraz zastanowić, jaki plan treningowy, innymi słowy, jaki wehikuł należy zaprojektować, który przeprowadzi zawodnika z punktu A do punktu B. Na przykład zawodnik biega x czasu na x metrów, chcemy poprawić ten wynik o 20 sekund. Co się musi zadziać, żeby to było możliwe? Co musimy zmienić w zawodniku, jakie cechy motoryczne musimy poprawić, jak musi wyglądać jego waga i tak dalej, i tak dalej. Analizujemy czynniki, robimy inżynierię wsteczną, co się musi po drodze zadziać. I dokładnie w ten sam sposób możesz podejść do tematu tego, gdzie jesteś w tym momencie w życiu. Jesteś w punkcie A, chcesz być w punkcie B i mamy drogę, która łączy te dwa punkty. Twoja wewnętrzna transformacja, wszystkie te elementy, które trzeba zmienić i zoptymalizować, innymi słowy wehikuł, który ma zmienić ciebie z człowieka, którym jesteś, do człowieka, który wygeneruje rezultaty takie, jakich potrzebujesz. I w ten woreczek możemy wrzucić również coś takiego jak: ale Paweł, nie mam w tym momencie czasu. Moje podejście do przygotowania mentalnego wygląda naprawdę bardzo prosto. To są dosłownie dwa filary. Pierwszy filar to jest umiejętność zmieniania perspektywy patrzenia na sprawy w taki sposób, w jaki tego potrzebujesz, żeby wygenerować efekt, który potrzebujesz wygenerować. A drugi element polega na tym, żeby zmienić swoją osobistą historię w taki sposób, w jaki potrzebujesz, innymi słowy, żeby stać się tym, kim potrzebujesz się stać, żeby wygenerować efekty, które potrzebujesz wygenerować. Obydwa te elementy się przeplatają i opierają się na założeniu, że cały świat wewnętrzny jest jedynie odbiciem tego, co jest w tobie. Innymi słowy, widzisz we wszystkim odbicie swoich wewnętrznych, mentalnych programów. I teraz rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze i zobaczymy, co możemy konkretnie zrobić z tym naszym brakiem czasu w tym dokładnie modelu. Kiedy wiele lat temu zaczynałem swoje treningi w trójboju siłowym, zauważyłem, że jest ogromna różnica pomiędzy mną a niektórymi zawodnikami. Otóż, kiedy mieliśmy na przykład trening ciężkich przysiadów, ja musiałem walczyć ze sobą, walczyć ze swoim lękiem, ze swoim dyskomfortem. Musiałem zmuszać się do przyjścia na trening i bardzo dużo mnie kosztowało to, żeby się nie poddać, kiedy sztanga nie szła tak szybko do góry, jakbym sobie tego życzył. A w tym samym momencie byli zawodnicy w mojej sekcji, którzy cały tydzień czekali na to, żeby udać się na ten najcięższy trening i czuli się jak ryba w wodzie, kiedy ciężar naprawdę robił się niesamowicie ciężki. Kiedy zacząłem pracować z zawodowcami, między innymi z olimpijczykami, to zobaczyłem, że tacy ludzie, im jest dużo łatwiej pójść na trening, kiedy totalnie się źle czują, kiedy nie mają siły, niż odpuścić ten trening, kiedy nie mają siły lub kiedy mają pewnego rodzaju wątpliwości. I tak jak w rozwoju osobistym dużo się mówi o przekraczaniu strefy komfortu, te doświadczenia i wiele, wiele innych nauczyły mnie tego, że to nie jest kwestia przekraczania strefy komfortu, tylko tego, gdzie ta strefa komfortu jest. No bo zobacz, żeby wygenerować dowolne rezultaty w dowolnej dziedzinie, wcześniej mam na myśli najlepsze możliwe rezultaty w dowolnej dziedzinie, to potrzebujemy przede wszystkim konsekwentnego, regularnego, zdyscyplinowanego działania. A teraz rozmawiamy jeszcze o braku czasu lub o czasie na to, żeby tą dyscyplinę i tą regularność utrzymać. Zobacz, o ile łatwiej byłoby ten czas wygenerować, gdyby komfortowe dla ciebie było trenować, a niekomfortowe nie trenować. I teraz pojawia się właśnie to pytanie: co odróżnia ciebie od takiego zawodowego sportowca?
tak naprawdę jedynie perspektywa patrzenia na sprawy. Wszyscy mamy do dyspozycji tą samą dobę, wszyscy mamy do dyspozycji ten sam system tutaj w głowie, który nazywamy umysłem. Po prostu coś sprawia, że umysł takiego człowieka działa odrobinę inaczej niż umysł tak zwanego zwykłego człowieka i strefę komfortu ustawioną ma w innym miejscu, co pozwala mu inaczej na przykład zarządzać czasem. I teraz pytanie, co sprawia, że te systemy są różnie zaprogramowane? Wcześniejsze doświadczenia, a właściwie ich interpretacja, czyli subiektywna historyjka, którą sobie opowiadamy na temat tego, kim jesteśmy, czym jest świat, jaka jest rola nasza na tym świecie. Dlatego właśnie istotą każdej zmiany nie jest usiłowanie większego dociskania się, pokonywanie siebie, zmuszanie się do działania i takie siłowe podejście, tylko przeramowanie patrzenia na sprawy i transformacja samego siebie. Chodzi o to, żebyś stał się tym człowiekiem, który ma czas, tym człowiekiem, który umie generować czas i któremu się chce, zamiast tym, który potrzebuje ze sobą walczyć, ze swoim rozproszeniem, ze swoim brakiem organizacji i tak dalej, i tak dalej. Teraz możemy porozmawiać o tym, jak to dokładnie można zrobić. Żeby jeszcze lepiej Ci wyobrazować ten schemat, wyobraź sobie teraz dwójkę dzieci. Obydwoje mają do dyspozycji klocki. I teraz te klocki to są po prostu luzem rozłożone klocki Lego, pochodzą z wielu różnych zestawów i tak dalej. I teraz jedno dziecko ma takie poczucie, że skoro te klocki nie pochodzą z konkretnego zestawu, nie mają instrukcji, nie są w najlepszym stanie i tak dalej, i w ogóle to jest niewiele czasu, żeby cokolwiek z nimi ułożyć, to tak naprawdę jest obrażone, że nie ma dobrych warunków do zabawy, rzuca tym w kąt i siedzi i cierpi. Drugie natomiast dziecko myśli sobie, że to jest świetna przygoda i że nawet jeżeli nie ma instrukcji, to jest w sumie lepiej, bo będzie mogło zbudować co tylko chce i zupełnie nie przejmując się czasem, nie przejmując się tym, czy to jest z zestawu, czy nie, układa sobie swoją własną budowlę i świetnie się bawi, mimo że nie kończy swojego dzieła i tak dalej, i tak dalej. I my dokładnie jesteśmy takimi właśnie dziećmi, które układają sobie różne elementy w swoim życiu, w swoim dniu, w swojej dobie i mają różne efekty. Niektórzy wychodzą z założenia, że w tym, co mają, nie da się bawić, inni wręcz przeciwnie i nawet jeżeli nie robią czegoś, co obiektywnie jest piękne, to bawią się po prostu wspaniale i cudownie. A chciałbym jeszcze, żebyś zwrócił uwagę na to, że zwykle chcemy osiągać pewne rezultaty, bo wydaje nam się, że wtedy będziemy się dobrze czuli. I teraz zobacz, każdy z nas ma bardzo podobny zestaw klocków, nazywamy to dobą, konkretną ilością czasu i tak dalej, pewnymi warunkami, w których sobie żyjemy i od nas zależy, jak je poukładamy i dokładnie tym jest czas, a właściwie brak czasu. Brak czasu wynika tak naprawdę w pierwszym rzędzie z priorytetów, z tego, w jaki sposób układasz swoje zajęcia w ciągu dnia, czy na przykład przesiadujesz na social media, czy masz wiecznie rozjeżdżający się plan, czy się źle czujesz, czy nie masz energii, czy tracisz ten czas na nic nie wnoszące rozmowy z ludźmi, z którymi tak naprawdę nic się nie łączy i tak dalej, czy poświęcasz ten czas na rzeczy ważne, czy jesteś w stanie utrzymać dyscyplinę, czy jesteś w stanie priorytetyzować, odmawiać sobie różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz, chciałbym Ci odrobinę przeramować kwestię czasu, ponieważ często nam się wydaje, że dyscyplinę się ma albo się nie ma i to jest kwestia silnej woli. Jeżeli mam wystarczająco dużo silnej woli, to będę w stanie się zdyscyplinować i na przykład zaoszczędzić czas. I teraz, jeżeli spróbujesz wszystko naraz poukładać, odrzucić zupełnie social media, zrobić to, zrobić tamto, to prawdopodobnie poniesiesz porażkę i pogłębisz problem, który sprawia, że nie masz czasu. Bo w rzeczywistości, na głębszym poziomie, za brakiem czasu często kryją się ukryte lęki. Zobacz, pomyśl o swoim umyśle jako o systemie, który istnieje po to, żeby utrzymać cię przy życiu, a nie po to, żeby spełniać twoje marzenia, już na pewno nie po to, żeby zostać mistrzem olimpijskim. I twój umysł będzie cię chronić przed ryzykiem wystąpienia danego bólu fizycznego czy emocjonalnego. Na zasadzie zwykłego skojarzenia. Zobacz, jeżeli kiedyś się oparzyłeś, to odruchowo cofniesz rękę przed ogniem. Jeżeli kiedyś za dzieciaka ugryzł cię piesek, to prawdopodobnie, mimo że wiesz jako dorosła osoba, że nie wszystkie pieski gryzą, odczuwasz dyskomfort, kiedy zostajesz na przykład samemu z pieskiem. I dokładnie na takiej samej zasadzie, jeżeli przykładowo ośmieszyli cię kiedyś na WF-ie, to twój umysł ma skojarzenie, aktywność fizyczna, ból emocjonalny, więc może lepiej nie iść na siłownię i w efekcie na przykład robisz wszystko, żeby nie mieć czasu na tą siłownię
iść. I teraz zobacz, jeżeli ty próbujesz podjąć różne działania i ci nie wychodzi, to obniża się twoje pozycjonowanie, twoje poczucie własnej wartości i pogłębiasz problem właśnie z brakiem pewności siebie, z różnymi lękami i tak dalej. I tak naprawdę wpadasz w błędne koło. Dlatego tak ważne jest znać swojego wroga, zanim będziemy z nim walczyć. I wejdźmy w to nawet głębiej. Zobacz, jeżeli zdecydujesz się zostać olimpijczykiem, przyjdziesz na pierwszy trening i okaże się, że nie jesteś w stanie pobiec tak szybko, żeby mieć podium na igrzyskach i się załamiesz i uznasz, że to jednak nie jest dla ciebie, to jest to zupełnie nielogiczne. Wiesz, że potrzebujesz trenować, prawda? I potrzebujesz lat tego treningu i że pierwszy trening nie jest żadnym prognostykiem i niczego tak naprawdę jeszcze nie oznacza. A znów w rzeczywistości ludzie bardzo często dokładnie tak robią. Próbują zmienić wszystko na raz, czyli wejść w taki wręcz olimpijski tryb i frustrują się, że im nie wychodzi po paru razach i mówią sobie, że są do niczego i może się do tego nie nadają. Więc zobacz, potraktuj czas, posiadanie czasu, organizowanie czasu jako zwykłą umiejętność i pomyśl o tym, że twoja wizja posiadania czasu na wszystko i perfekcyjnego ułożenia dnia to jest olimpijskie podium. Będziesz potrzebować lat, żeby to wytrenować i zamiast się tym frustrować, możesz sprawić, żeby każdy kolejny dzień treningu był ekscytującym wydarzeniem. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby podejść do tego metodą małych kroków. Nie zmieniaj wszystkich elementów naraz, zmieniaj po jednym elemencie. Wygospodaruj 5 minut więcej jutro, zamiast próbować wygospodarować 2 godziny, zamiast próbować zrobić cały trening, tak jak przeczytałeś gdzieś w internecie, że trzeba, zacznij od treningu, który zajmie 10 minut i idź do domu, ale dołóż za tydzień 5 minut i kolejne, i kolejne, i kolejne, dokładnie, tak jak olimpijczycy dokładają metr za metrem, sekundę za sekundą, rok po roku, żeby w końcu mieć nadludzką formę. Zobacz, wiemy już o tym, że zarządzanie czasem, umiejętność odnalezienia czasu jest jedynie umiejętnością. Żeby zdobyć umiejętność, nie możesz się nastawiać, że będziesz ją mieć od razu i że będziesz mieć od razu olimpijskie wręcz wyniki, tylko potrzebujesz robić metodą to małych kroków, czyli delikatnie, co tydzień, codziennie dokładać, minuta po minucie, metr po metrze i będzie ok. I do tego mamy jeszcze jeden bardzo ważny element, który również wywodzi się w prostej linii z treningu sportowego. Niesamowicie ważnym elementem całego sportowego progresu są porażki. I teraz, pracując z zawodowcami, zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, jeden bardzo ważny element. Ci ludzie bardzo, ale to bardzo nastawiają się na wynik na treningu, czyli potrzebują na przykład oddać najlepszy, najdalszy możliwy rzut za każdym razem. Z jednej strony jest to coś, co ciągnie ich do przodu, z drugiej strony jest to coś, co w jakimś momencie staje się ich ograniczeniem. Dlaczego? Ponieważ ten doskonały rzut zdarza się niezmiernie rzadko, a wszystkie niedoskonałe rzuty prowadzą właśnie do tego jednego doskonałego. Natomiast jeżeli nie mamy zrozumienia tego procesu, to każdy rzut, który nie jest doskonały, dołuje nas coraz bardziej i sprawia, że trening nie pokrywa się z naszymi oczekiwaniami, a kiedy rzeczywistość nie pokrywa się z oczekiwaniami, zaczynamy się frustrować i tutaj właśnie wchodzi siła charakteru. Ci silni wytrzymają więcej frustracji i dłużej im zajmie poddanie się. Ci, którzy nie mają takiego w treningu, szybciej się poddadzą, poczują wypalenie albo rzucą to w kąt, myśląc, że się do tego nie nadają. Więc chcemy znów odwrócić odrobinę grę. I pomyśl teraz o tym, porażka, na przykład przy twoim odnajdywaniu czasu, nie jest świadectwem tego, że coś z tobą jest nie tak, nie jest przeszkodą do pokonania, tylko jest dźwignią, której możesz użyć, bo taki bodziec w postaci tak zwanej porażki daje ci niezbędne doświadczenie, niezbędne lekcje, które możesz odrobić, które możesz teraz wykorzystać, żeby doprowadzić do momentu, w którym będziesz mieć tyle czasu, ile tylko potrzebujesz, czyli przetransformujesz siebie w taką osobę, która generuje takie rezultaty, których potrzebujesz, których po prostu od siebie oczekujesz. Zobacz, że teraz zaczyna nam się to wszystko wkładać w całość. Zróbmy sobie teraz małe podsumowanie i ruszysz do działania. Zobacz, że brak czasu nie jest problemem samym w sobie, tylko jedynie skutkiem pewnego głębszego problemu.
I rozwiązaniem braku czasu nie jest zmuszanie się, nie jest pokonywanie siebie i walka ze sobą, tylko rozwiązaniem jest przetransformowanie siebie, żeby stać się tym człowiekiem, który generuje inne rezultaty automatycznie. Do tego prowadzi trening, prowadzi do tego zrozumienie, w jaki sposób działa maszyna, którą nazywamy umysłem. I umysł jest tak naprawdę prostą maszyną, która działa na zasadzie skojarzeń związanych z wcześniejszymi doświadczeniami i na bazie powielania w kółko tych samych schematów, aby pozostać w tym, co jest znane i bezpieczne. I jedynym problemem nie jest to, w jaki sposób ta maszyna działa, bo działa skutecznie, utrzymuje cię przy życiu, tylko problemem jest brak świadomości, co tą maszyną powoduje. A przede wszystkim tą maszyną powoduje historia czy historyjki, które sobie opowiadamy na temat siebie, na temat świata i na temat naszej roli na tym świecie i różne oczekiwania, które wobec tego wszystkiego zaczynamy sobie kreować. I to wszystko sprawia, że wypadkowa tych wielu procesów prowadzi nas do miejsca, w którym aktualnie w życiu jesteśmy, z którego nie jesteśmy zadowoleni, no ponieważ tutaj jesteś i szukasz tej odpowiedzi. I teraz najprostszym, co możesz zrobić, to jest zauważać te momenty, w których wkrada się historyjka, zmieniać znaczenie tego, co się dzieje, przeramowywać sobie rzeczywistość i przestać na przykład traktować brak czasu jako kwestię braku dyscypliny czy tego, że z tobą jest coś nie tak, a zwykłą umiejętność, którą możesz wytrenować, a umiejętności trenuje się w taki sposób, że zaczyna się od małych kroków i korzysta się zarówno ze swoich sukcesów, jak i przede wszystkim z porażek i tych dni, gdzie się nie udało, czy innymi słowy, poznajesz, czym naprawdę jest ta umiejętność, której chcesz się nauczyć i gdybyś nie popełnił tak zwanego błędu, to nie byłbyś się w stanie nauczyć tego, co potrzebujesz się nauczyć, żeby osiągnąć rezultat, jakiego chcesz, jakiego oczekujesz w swoim życiu. I to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o to, jak działa umysł, jak działa podświadomość, czym naprawdę jest czas. I jeżeli chcesz więcej, to zachęcam Cię do tego, żeby zostawić suba na moim kanale oraz raz na jakiś czas organizuję właśnie takie bezpłatne szkolenie, o jakim wspominałem na samym początku. Jeżeli chcesz poznać 3 sekrety programowania podświadomości, to w opisie znajdziesz link, który Cię tam przekieruje. A nuż spotkamy się niebawem i porozmawiamy o praktycznych narzędziach, które pozwolą Ci wejść głębiej i przetransformować siebie szybciej. Dzięki Ci za uwagę i widzimy się w przyszłości. Wszystkiego dobrego. Aha! Jeżeli miałeś czas, żeby obejrzeć to nagranie na YouTube, to masz czas na wprowadzanie zmiany w swoim życiu. Pozdrawiam, miłego.